17 minut po 10, zgodnie z obietnicą, zgodnie z zapowiedzią, anonsowany wcześniej burmistrz Gołdapi Marek Miros w studiu Radia 5. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa, witam w szczególności słuchaczy z Gołdapi, mieszkańców Gołdapi i gości, którzy licznie teraz Gołdap nawiedzają. Co w Gołdapi ciekawego słychać? Obostrzenia na granicy dały się we znaki? Pan również brał udział w spotkaniach z celnikami, z ludźmi przy granicy. Jakie sygnały teraz? Tak, to było pół roku temu. Sytuacja wygląda w ten sposób, że na moje zamówienie, to znaczy na zamówienie gminy Gołdap, jedna z warszawskich kancelarii prawnych wykonała ekspertyzę prawną, z której niezbicie wynika, że jeśli ktoś przewozi dozwoloną ilość paliwa, dozwolona ilość paliwa to jest zalegalizowany bak plus 10 litrów w kanistrze, to bez względu na to, jak często przekracza granicę, to ma do tego święte prawo. Natomiast celnicy nie dlatego, że wpadli sami na taki pomysł, tylko dlatego, że minister finansów im to nakazał ze względu na zbieranie, na konieczność zbierania pieniędzy do budżetu. Zaostrzyli rygory wobec tych przekraczających częściej granicę, z czym ja się fundamentalnie nie zgadzam. Wyposażyłem tych, którzy to robią, w odpowiednie ekspertyzy prawne i teraz ich sprawą jest, czy będą kierowali sprawy do sądu bądź do innych instancji rozjemczych. Dwa miesiące temu na konferencji w Mikołajkach polsko-rosyjskiej miałem może nie spór, bo to nie jest tak, że my się spieramy tak jak w Sejmie, ale dyskusję z rzecznikiem prasowym Izby Celnej w Olsztynie, panem Ryszardem Chudym. I wygłosiliśmy na koniec oświadczenia, że dopóki pierwsza rozprawa sądowa nie zakończy się jakimś werdyktem, zdanie burmistrza Gołdapi będzie się diametralnie różniło od zdania pana Ryszarda Chudego, którego pozdrawiam i szanuję. Co nie zmienia sytuacji na granicy dla mrówek? To znaczy tak, ludzie sobie dają radę. Ludzie są mądrzejsi czasem od złych przepisów prawa, bądź od zbyt restrykcyjnego podejścia do przepisów prawa. Kiedyś ja jestem znany z tego, że ja bronię mrówek, bo to jest też sposób na życie, to jest ciężka praca. Kiedyś jeden z członków Stowarzyszenia Smita skomentował moją wypowiedź w ten sposób, bo wziąłem stronę mrówek, że burmistrz Gołdapi w tym sporze ma rację, bo to jest spór między prawem celnym a prawem do życia. Ekspertyza swoją drogą, przepisy swoją drogą, czyli co? Czekamy do pierwszego wyroku, a później odwołania i tak dalej, i tak dalej? Ja chciałbym powiedzieć coś bardzo ważnego. W połowie lat 90., kiedy gmina Gołdap była na pierwszym miejscu pod względem bezrobocia w Polsce, w tej chwili jesteśmy w połowie województwa warmińsko-mazurskiego i dynamika spadku bezrobocia w Gołdapi jest najwyższa w Polsce. Gołdap z 2014 roku i z połowy lat 90. to jest zupełnie inna Gołdap. Wtedy w połowie lat 90., czy w końcówce lat 90., 40-50% mieszkańców Gołdapi żyło z granicy. To było ich podstawowe źródło utrzymania. W tej chwili ten procent radykalnie się zmniejszył, dlatego też nie ma to aż tak dużego wymiaru społecznego, aczkolwiek nadal jest to dosyć istotny element dochodów Gołdapi. Uniknął pan odpowiedzi na pytania dyplomatycznie.